Witajcie. Wrzesień upłynął pod znakiem testów. Testów nowych perfum. Musicie przyznać, że wyszło ich całkiem sporo i ciągle nowe się pojawiają. Świat perfumowy zwariował i rzuca co chwilę nam tutaj pod nosy jakieś ciekawostki. Jedne bardziej mnie zauroczyły, inne mniej. Jedne już mam, na inne nieśmiało zerkam, bo inne wcale nie mam zamiaru. W każdym razie był to również czas sięgnięcia po to, co już mam u siebie w kolekcji. Wróciłam do starych miłości, pojawiły się nowe. Jeżeli zatem jesteście zainteresowani, jakież te flakoniki mam zamiar Wam pokazać, na miniaturce mogliście zobaczyć kilka, reszta pozostała tajemnicą, więc wchodzimy w ten film. Jak widzicie, zmieniłam trochę swoją szatę graficzną na bardziej jesienną, a to dlatego, że dzisiaj, kiedy dla Was nagrywam, jest wyjątkowo chłodno i wietrznie. W nocy padało, obudził mnie deszcz, najpierw tak nieśmiało, a potem coraz mocniej zaczęło padać. Ciągle śpimy przy otwartych oknach, bo lubimy i też lubią nas komary, więc bywa różnie z tą miłością. Niemniej. Nabrałam ochoty na zielenie, nowy sweterek, również na paznokciach. Widzicie również oberżynkę, nie mogłam się zdecydować, więc stwierdziłam, że będę taka dzisiaj trochę w ciapki. I trochę fioletu, i trochę zieleni. Tak. Nie, muszę się, słuchajcie, rozluźnić, bo nie wyspałam się. Spać mi się chce. Taka jestem. Dobrze. Bo zaczyna marudzić. Pokażę Wam najpierw Narcotic Flower. Zapach, który jest u mnie od niedawna, ale który bardzo, ale to bardzo, bardzo mi się podoba. I już widzę, że zapomniałam o jednym, ale całe szczęście torebka leży blisko, więc... Narcotic Flower od Maison Alhambra. Jest to inspiracja zapachem Flair Narcotic. Tak? Ja nie znam, więc tylko i wyłącznie mówię o tym, co tutaj czuję. Zapach urzekający, z mchem dębowym i nutami drzewnymi, które u mnie wybijają się chyba najmocniej. Do tego są delikatne kwiatuśki, ale mech drzębowy. Będzie zabawnie! Mech dębowy i drzewa tutaj królują. Świetne parametry. Bardzo dużo komplementów, zresztą nie tylko ja je zbieram, też Marzenka, która zaraziła mnie tymi perfumami także. I to nie od byle kogo, ale od właściciela pachnidełka uzyskała komplement. Także moi drodzy, warto się im przyjrzeć, tym bardziej, że wiem, że na Luxury for Less się one pojawiły, można je zdobyć. I kiedy w końcu już je, słuchajcie, mam, kiedy w końcu je pokochałam, Marzena gdzieś tam wypatrzyła, oczywiście na zagranicznej Latafie, konkretnie niemieckiej, nową wersję, wersję róż. Jak się domyślacie, zakupiła, jak się domyślacie, wysyłała, a jak się domyślacie, przetestowałam i słuchajcie, przepadłam. Przepadłam bardzo, ponieważ tutaj one mi się podobają, ale tam jest więcej kwiatów. Tam jest więcej kwiatów i ten zapach, mam wrażenie, jeszcze lepiej projektuje, jest jeszcze bardziej intensywny. Teraz zrobię taki myk tutaj. Tak. Poszaleję trochę. Pozerkam. I znajdę, albo i nie znajdę, bo mam nadzieję, że to jest tutaj, chyba że jej wyciągnęłam. Damska torebka potrafi być niesamowicie pojemna, nawet jeżeli jest to listonoszka. I tak wszystko się tutaj mieści. Mam. Zobaczcie. Jeszcze raz. Maison Alhambra Narcotic Flower Edition Rouge. Bardzo mi się one podobają. Chyba nawet jeszcze bardziej niż te. Na czym polega różnica? Na tym, że dodano w bazie piżmo i dodano więcej kwiatów. Między innymi jaśmin i kwiat pomarańczy. I
Ja to wyraźnie czuję. Wioleta mówi... Wioleta, Boże. Wioletka, ja tutaj też wcisnęłam. Także musisz je sprawdzić. Marzena mówi, że ona nie wyczuwa tutaj jakiejś wielkiej różnicy. Każdy nos jest inny, każdy go inaczej odbiera. Ja je widzę. One po pewnym czasie, wiadomo, że robią się do siebie podobne, tak? Ale bardzo przyjemnie mi się je nosiło. Były głośniejsze, jeszcze głośniejsze niż oryginał. Także u nas jeszcze ich nie ma, ale jeżeli macie gdzieś okazję sprawdzić, upolować, zobaczcie. Widać, że to jest flanker, ale tak pięknie, cudnie kwiatowy. Kolejny zapach, który się tutaj u mnie pojawił i który był też bardzo chętnie, często używany, jest to Baroque Satin Oud od Maison Alhambra. Dużo tutaj Arabów będzie, dużo inspiracji. Przepiękne pudrowe nuty z wanilią i z różą. Zapach absolutnie nie do kupienia w ciemno. Odradzam, ponieważ jest on dosyć specyficzny, dosyć ciężki, mocny, intensywny, z bardzo dobrą projekcją, bardzo dobrą trwałością. Wrzesień był dosyć ciepłym miesiącem i naprawdę musiałam uważać z aplikacją. Jeden, dwa psiknięcia i to absolutnie wystarczało, a nawet było ponad, ponieważ czasami zdarzyło mi się kogoś tam przydusić. Także tak one wyglądają. Są piękne, urocze, ale bardzo specyficzne i naprawdę polecam chociaż zakupienie próbki wcześniej. Ja tak sobie zerkam na listę tutaj, żeby czegoś nie pominąć. Teraz kompozycja, o której kiedyś gdzieś tam wspominałam, ale w sumie recenzji jako takiej nie miał. Jest to Ragba Oud Intense. Zapach dosyć stary, bo z 2014 roku. Jest to woda perfumowana. Tak, dobrze ją kojarzycie z oryginalną Ragbą, tylko że tutaj, moi drodzy, tutaj mi się bardziej podoba, ponieważ w związku z tym, że nie było wielkiej premiery, nuty zapachowe Wam poczytam. Karmel, już mam dobrze, a będzie jeszcze lepiej, drzewo gwajakowe, lukrecja, cedr, cukier, ut, drzewo sandałowe, drzewo kaszmirowe, kadzidło, wanilia, bursztyn, mech dębowy i piżmo. To jest taki zapach drzewno-ambrowo-słodki, który również nosiłam. Niedawno wrzuciłam Wam filmik w piątek odnośnie zapachu od Hugo Bossa. I tam było też kadzidło. Jedna z Was zapytała mnie o polecenie zapachu z kadzidłem, więc to czynię. Pięknie podane. Piękny, dymny, słodki, żyjący, bardzo taki przestrzenny, bardzo zmienny, ze świetnymi parametrami. Nosiłam, uwielbiałam, ale również czekam na chłodniejszą pogodę, żeby pokazał całe swoje piękno, bo wiadomo, jak to jest ze słodkimi, lekko dymnymi zapachami. Może być troszeczkę ciężko. Ja w każdym razie wbiłam się w takie okienko pogodowe, gdzie było chłodno, więc całkiem przyjemnie mi się je nosiło. Polecam. Jeżeli nie znacie, polecam. One zresztą też niedługo się pojawią w pewnej innej kompilacji, ponieważ uważam, że to jest świetny unisex. Naprawdę świetny. Okej, okay, no to teraz słuchajcie, perfumy w olejku. Zacznę od Eulalie. Otworzyłam świeżutką flaszunię i słuchajcie, ja zapomniałam, że one potrafią być tak mocne, tak intensywne, tak pięknie kwiatowo-cytrusowe. Moc z nich bije. Mają też lekko drzewną bazę i to też czuć w tym zapachu, ponieważ nie jest to taki zwykły cytrusowo-kwiatowy zapach. Nie. Mamy tutaj głębie. Założyłam je do pracy i w związku z tym, że mówię, one są u mnie nowe, bo stary flakon, tam była kropeleczka, więc ja ich nie używałam. Ten nowiuśki, też kupione na Luxury for Less. Normalnie wiecie, że ja nie mówię takich rzeczy. Nie ma tutaj żadnej współpracy, ale zasłużyli po prostu. Zasłużyli na to, żeby o nich mówić, ponieważ mam wrażenie, że troszkę może oglądają, może ktoś im podpowiada i spełniają te nasze życzenia perfumowe.
Poza tym to jest nieduża perfumeria, więc myślę, że cen nie będą podbijać. Mało tego, często takie cudeńka można kupować u nich w przedsprzedaży. Zresztą ja tak zrobiłam z moim egzemplarzem. Jestem zachwycona, więc jeżeli macie na nie ochotę, jeżeli Was zainteresowałam, jeżeli też tak jak ja zakochaliście się w nich wcześniej, ale ich nie było, tam możecie je kupić, póki jeszcze są. Bo pewnie nie będzie, bo już raz były wyprzedane, całe szczęście pojawiły się jeszcze raz. Piękne, cudowne, kwiatowe, głębokie, bardzo projektujące. Mówię, ja je założyłam i byłam zaskoczona, jak one mocno projektują, jak one są bardzo trwałe. Cudne. Będę je cały czas nosić, dopóki pogoda pozwoli. No i oczywiście nie mogło się też obyć bez moich perfumerato, tak? Mojego kochanego, autorskiego, malutkiego projekciku. Tak się trochę z tego śmieję, bo po prostu namieszałam olejków w sklepie i wyszło cudo z tego, przepiękne. Ach, tutaj jest mniej kwiatowo, jest bardziej cytrusowo, bardziej świeżo. Mamy tutaj trawę cytrusową, są też te kwiatki. Przyznam się, że jest kilka osób, które otrzymały ode mnie maleńkie odleweczki i się dziewczynom spodobały. Ja cały czas zachęcam również Was do tego, jeżeli macie jakąś możliwość, pokombinujcie, sprawdźcie sobie przyjemność, bo tworzenie tego dało niesamowitą radość i satysfakcję. Świetnie jest mieć swoje perfumy, wiecie? Naprawdę świetnie. Także ja je mam, się nimi cieszę i jestem zadowolona. Bardzo zadowolona z tego doświadczenia. Skromniutko i delikatnie do przodu. Pojawiło się też u mnie znowu, bo wrzesień ważny miesiąc u mnie, Mon Guerlain. Przepiękny, waniliowo-lawendowy zapach. Wszystko w idealnych proporcjach. Jest woda toaletowa, tak, która została już wycofana, nie jest produkowana. Być może jeszcze jesteście w stanie ją kupić. Jest też Intens, którą posiadam, ale ją z kolei lubię używać, gdzie jest już dużo, dużo chłodniej. Ta z kolei teraz wpisuje się świetnie, rewelacyjnie. Piękne, klasyczne, kobiece, bardzo eleganckie perfumy, które towarzyszą mi we wszystkich ważnych wydarzeniach. Także nie mogło ich zabraknąć. Teraz wspomnij czar troszeczkę. Burberry London. Zapach, który mam bodajże od 2, bądź nawet już i 3 lat. Przecudnie cytrusowo-owocowy. Z pięknymi kwiatkami i z pięknymi cytrusami w postaci tęgrynki i klementynki. I właśnie ta kwiatowa owocowość na mnie króluje i je uwielbiam. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Zbieracz komplementów, zwłaszcza wśród małych nosków dziecięcych. Dzieciaki je uwielbiają, słuchajcie. Uwielbiałem te perfumy zawsze, kiedy je mam. Słyszę, że pięknie pachnę. Ciągle mają dobrą cenę. Nie mogło też zabraknąć Garam. Garam jest to kompozycja z piekielnie mocnymi parametrami, trwałością, projekcją. W typie Baccarat Rouge 540. Jedne z tych, które polecam. Jeżeli ktoś lubi te klimaty, tutaj się świetnie odnajdzie. Poza tym flakon jest obłędny. Zapach, z którym musicie uważać. Zapach, który stwarza dystans, zapach, który sprawia, że jesteście postrzegani jako osoby profesjonalne, wiedzące, czego chcą, znające swoją wartość. Tak króciutko o nim. Zresztą sam flakonik, myślę, że krzyczy wręcz, że tak możecie być postrzegani. Także polecam, polecam, polecam. Też był taki moment, że były w świetnych cenach. Wydaje mi się, że Swiss Arabian je wyprzedaje. Zresztą teraz na stronie Swiss Arabian też macie promocję, macie wyprzedaż, bodajże z tego co pamiętam 20%. I na sam koniec zostawiłam 2 zapachy. Zacznę od tego, za którym również tęskniłam podczas urlopu. Jest to Rare Tiffany od Afnana. Wiem, powiecie, że ciężko je dostać. Był taki moment, że były one u nas w Polsce w kilku miejscach. Teraz nie wiem, jak ta sprawa wygląda, bo wspominałam o nich i wiem, że były poszukiwane
i zniknęły. W każdym razie cierpliwości, one powinny znowu się pojawić. Nie wiem w jakiej cenie. Wiecie jak to jest, nie? Jak coś jest fajne, to później podnoszą. I właśnie za to nie lubię dużych perfumerii internetowych. Nie znoszę. Nie znoszę tej praktyki. Ale cóż możemy zrobić? Zostaje Wam tylko czekać, upolować. Na jaki zapach czekać? Cóż takiego upolować? Jest tutaj, słuchajcie, przepiękna, tropikalna nuta. Na mój gust bardzo dużo ylang ylang, który został przyprawiony imbirkiem, bo to jest zapach na początku bardzo pikantny, również z pieruńskimi parametrami, więc moi drodzy, trzeba z nimi bardzo, bardzo uważać. Ale jest to świetny zapach, w mojej opinii właśnie na lato i na tą wczesną jesień. Przepiękny. Przepiękny też, często go nosiłam do pracy i był ze mną cały dzień. Zdradzę Wam tylko, że niedługo, być może, a właściwie na pewno, chyba że coś się stanie po drodze, jakaś katastrofa, pojawi się również siostrzyczka, czerwona wersja. Ale o tym za jakiś czas. I na sam koniec, Oros. Mój prezencik urodzinowy. O rany. Tutaj również, słuchajcie, czekam, aż się troszeczkę ochłodzi, bo jest to przepiękny, ambrowy, żółtokwiatowy zapach. Przecudnej urody. Z bardzo dobrymi parametrami na mnie. Głęboki, esencjonalny. Raczej niecodzienny, raczej skierowany na takie, wiecie, nie chcę powiedzieć ważne okazje, wieczory, wyjścia wielkie, takie rzeczy, tak? Kiedy chcecie się pokazać, kiedy chcecie pachnieć inaczej, nie chcecie pachnieć jak wszyscy dookoła tym samym, to jest świetna propozycja. Również ją widziałam na Luxury. Nie wykupcie mnie proszę wszyscy, nie wykupcie mi ich, bo mam zamiar tutaj zapolować na zapasik. Bo one mi się naprawdę bardzo, bardzo podobają. To był zapach totalnie w ciemno, ale świetny i udany. Dla tych, którzy nie znają ich, tutaj gdzieś może sobie wypisałam, no nie, nie wypisałam sobie nutek. Tyle tylko, że jest tutaj moc białych kwiatów, moc żółtych kwiatów przede wszystkim u mnie, na mojej skórze żółtych i właśnie tych nut bursztynowych i jest też troszeczkę patchouli. Piękne, cudne. I tak to by, słuchajcie, wyglądało. Oczywiście było mnóstwo testów, tak jak Wam powiedziałam na początku. Było kilka zapachów, które mnie zachwyciły. Niektóre z nich już mam, z najmniejszych pojemnościach, jak na przykład Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir. Tak uważam, że to jest świetny unisex i też będę je nosić. Bardzo bym chciała, żeby również gdzieś tam, nie wiem właściwie nawet, czy są produkowane, Hugo Boss Bottle Elixir, tak? Ten, o którym mówiłam w piątek Wam, również jeżeli gdzieś go tam znajdę w mniejszej pojemności, to musi się u mnie pojawić, bo jest po prostu przepiękny ten kardamon. Cały czas. Myślę o nim, śni mi się po nocach, no słuchajcie, tak to wygląda. Dobrze, a co Wy mieliście na tapecie? Jakie perfumy, jakie kompozycje używaliście? Co Wam sprawiło radość? Cóż takiego chcielibyście polecić? Czy chcecie coś powiedzieć o tych zapachach, o których wspomniałam dzisiaj? Piszcie, piszcie koniecznie. Ja zawsze wszystkie komentarze czytam i wiem, że inne osoby również to samo robią, bo często się wymieniacie spostrzeżeniami, informacjami, poradami, wskazujecie sobie różne pomysły, na przykład na łączenie zapachów albo wskazujecie zapachy, których inni poszukują. Tak jak na przykład było dzisiaj z tym kadzidłem. Mam nadzieję, że Ci ułatwiłam życie. Jeszcze raz. Świetne kadzidło. Musisz spróbować, jeżeli lubisz zapachy lekko dymne, intensywne, słodkie. Jest super. To na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego razu.